Kuba Piesiewicz. Witam. Wciąż z pasem. Tak jest, jest nasz. No, 2 lata czekałeś na tą obronę. Powiedz mi, co się działo przez ten czas w twojej głowie? No, wiesz co, na pewno to nie było tak, że przez 2 lata gdzieś tam unikałem tej walki, a przez 2 lata czekałem na nią. Po prostu. Po prostu czekałem, leczyłem kontuzję, gdzieś tam rehabilitowałem, oczywiście ćwiczyłem na spokojnie, cały czas otrzymywałem się gdzieś tam w formie, starałem się prowadzić dobrze, no i czekałem na ten dzień. No. A teraz przejdźmy do meritum, w sumie do samego pojedynku. No, pierwsza runda mocno wyrównana, pokulaliście się trochę mocno w parterze, dał trochę w kość. No, dał trochę w kość. Na szczęście gdzieś tam wszystko zdążyłem przyjąć, zblokować, przyjąć na gardę. Popracował łokciami, popracował fajnie przy klatce. Za to naprawdę tutaj on zaplusował. Muszę przyznać, że dobrą robotę robił przy klatce. Co, na dole, no jakoś mówię, no, no spokojnie gdzieś tam cały czas tą walkę prowadziłem, starałem się nie podpalać, raczej nie przejmowałem się tym, że gdzieś tam on dominuje przy tej klatce, bo cały czas szukałem swoich dróg na wyjście z tej sytuacji i wiedziałem, że gdzieś tam w końcu to przyniesie sukces. W drugiej rundzie była próba ze strony twojego przeciwnika. Szybko skontrowałeś, piękne duszczenie za pleców. Jak się czujesz z tym, że jednak ten pas upragniony po takim czasie jest u ciebie? No wiesz co, no pas to cały czas był u mnie, także w tej chwili nic się nie zmienia, pas zostaje. A wiesz co, no kiedy łapałem to, kiedy przełożyłem już tą rękę pod szyję i dopiąłem drugą ręką, już wiedziałem, że po prostu stamtąd nie wyjdzie, nie? Już wiedziałem, że już jest to, że to zwycięstwo już jest moje, także... No co, bardzo się cieszę, nie? No, jest to super uczucie, nie? Po raz kolejny, kurde, 2 lata, mówię, nie było mnie w tej klatce i no tęskniłem za tym. Powiedz, jak zdrowie teraz, już jest wszystko w porządku? Możesz wracać po oczywiście odpoczynku do treningu, żeby to nie było kolejne 2 lata. No nie, wiesz co, znaczy, to tak jak mówiłem przed chwilą koledze, no nie mam żadnych sprecyzowanych planów na najbliższy czas. Zdrowie raz jest, raz go nie ma. Ja w tej chwili nie zajmuję się tylko i wyłącznie MMA. Pracuję, mam rodzinę, 2 dzieci, żonę, tak, gdzieś tam prowadzę klub i nie jest łatwo to wszystko pogodzić, także... Nie piszę się, nie obiecuję, że gdzieś tam za ile będą te kolejne walki, bo nie jestem w stanie sam tego powiedzieć, po prostu. Myślę, że Jacek tak szybko tego nie przepuści. Też tak myślę. Myślę, że mogę się spodziewać jego telefonu już niedługo. Powiedz mi, jeżeli by były telefony z innych organizacji, zostajesz w TFL? Póki co zostaję w TFL i tak, tak zostaję. Ja mówię, ja tutaj się zawsze bardzo dobrze czułem i nic się nie zmieniło. Radom od Lublina jest niedaleko, 100 kilometrów równe, ale powiem ci szczerze, że chyba się czułeś jak w domu. Wiesz co, a to i tak, i w Radomiu się czuję jak w domu, chociaż nie jestem z Radomia, tam w Radomiu dużo trenowałem, tam gdzieś tam zaczęła się moja historia dotycząca MMA, jiu-jitsu. Pochodzę z Garwolina i tam mieszkam, tam trenuję, tam prowadzę klub, a w Lublinie, no tutaj stoczyłem najwięcej pojedynków właśnie w tej hali na Alejach Zygmuntowskich, tutaj się bardzo dobrze czuję, lubię tutaj wracać i ta hala, no muszę powiedzieć, że przynosi mi szczęście chyba, no bo jednak no lubię tutaj walczyć. I kibice też ciebie lubią. Mam taką nadzieję. Kuba, gwoli podsumowania, kogo chcesz pozdrowić, komu chciałbyś podziękować za to, że ten pas dalej jest u ciebie? Dziękuję wszystkim kibicom, którzy tutaj przyjechali, którzy oglądali mnie, ja wiem, że było ich dużo, że śledzili gdzieś tam te moje losy i tą całą walkę. Bardzo dziękuję wszystkim chłopakom z Marga Garwolin, Marga Puławy, Marga Radom, chłopaków z Dragon's Den Club. Dziękuję wszystkim, którzy dołożyli jakąś tam cegiełkę do mojego sukcesu i ten sukces jest nas wszystkich wspólny.